Nie rób tak, będziesz miał płaską głowę. Nie mogę, opiekuję się bratem i nie mogę go zostawić na dłużej samego. Dziewczyna z szafy to jest kosmiczna epopeja o dwóch braciach, którzy przemierzają świat. Mają do towarzystwa sąsiadkę, która uwielbia Radio Storunia. Mają do towarzystwa sąsiadkę młodszą, która nie słucha niczego, tylko jest zamknięta w szafie. I mają do towarzystwa dzielnicowego. I tak, posiadając to wsparcie, lecą przez wszechświat. Cześć. Jak wasze imię? Magda. I nie mam depresji. Władze badania. Nad światami równoległymi. Pójdziesz ze mną kiedyś na piwo? To jest komedia, to jest dramat, komediodramat. Przy całej swojej fantazyjności jest jak najbardziej dopasowany do naszej współczesnej wyobraźni. Błagam, czy mogłabyś z nim tak kilka godzin dziennie, tak towarzysko, tak co byś w zamian za to chciała, co? Wzięło. Wojtek, wchodząc tak głęboko, dał dowód tego, że nie udaje, że jest aktorem, tylko po prostu jest aktorem. Przyjął taką postawę twórczą niewychodzenia z postaci. Hasło akcja było tylko elementem, który mówił nam, że aha, w tym momencie jest włączona kamera. Tak naprawdę cały czas gdzieś odbywała się ta nasza wspólna podróż przez życie. Czas się żegnać, bracie. Kochasz go bardzo, co? Jak to jest moja jedyna rodzina, jak to jest mój jedyny przyjaciel, tak? To, co Bodo ma najbardziej pociągającego, to jest właśnie dystans, który powoduje, że widzisz w tej rzeczy jej śmieszność. Że świat jest śmieszny, w swojej kondycji jest śmieszny. Nie przykrywa go Bodo jakimś pseudorealizmem, tak? Tylko właśnie odkrywa jego surrealne odcienie. To jest siła Bodo. Chciałem tylko powiedzieć, żebyś mu telewizji nie puszczała i narkotyków nie dawała. Bo niczej. Nazywam się Piotr Głowacki i serdecznie zapraszam was do kin na Dziewczynę z szafy. Pokazać ci telewizję?